Halo, halo, nadajemy z Salaminy. Zaczynamy odcinek od mocnego uderzenia. Krzysztof, co dziś przed wyścigiem spożywasz? Cóż za odmiana, dzisiaj mamy ryż. I to ryż z dżemem. Ale faktycznie jest pewna różnica, bo ostatnio zaczynałem od ryżu z pesto, a dzisiaj już nie było pesto, więc musiałem przejść do ryżu z dżemem. Ale, co warto podkreślić, wziąłem do serca uwagi pana Pawła Bernasa. I uważam z widelcem, jedząc z tego teflonowego garnka. Tak, dziękujemy Paweł za pomoc, za zaangażowanie w nasz wyjazd. Szkoda, że cię tu nie ma, ale dzielnie tam upadlasz Michała Palutę na etapówce. Mam nadzieję, że będzie jeszcze lubił kolarstwo. A tak to co, wyścigi już trwają, juniorzy już jadą, dzisiaj jest troszeczkę... Kolarstwo może będzie lubił, ale pana Pawła to już pewnie nie. No tak też może być. Wyścigi już trwają, dzisiaj trochę inny harmonogram startów. Trochę zmieniło się to wszystko, był niestety wypadek na kolei. W Grecji została wprowadzona żałoba narodowa, odwołano nam czwartkowy start i przełożono ten start na dzisiaj, na sobotę. No i dzisiaj startujemy w wyścigu rangi UCIHC, czyli najwyższym, potem tylko jest możliwość startu na mistrzostwa, na Pucharze Świata. Troszeczkę tutaj widzę też, że zmienił się start, zaraz wam pokażę. Znowu jest jeszcze węższy niż był, mam wrażenie. Więc jest o taki start. Tutaj jakieś są w ogóle start do jakiegoś eliminatora, też ciekawe, ale to raczej my w tym udziału brać nie będziemy. Tutaj ścigają się juniorzy. No i dzisiaj są wyścigi oddzielnie, przez to, że to jest wyścig HC, to starty mają oddzielnie również młodzieżowcy. No i Klaudia startuje o 10.45 w wyścigu elity kobiet, a my startujemy o 12.30. Zapowiada się, że jest jeszcze więcej osób niż ostatnio było, więc rywalizacja będzie zacięta, no ale tak jak już wspomniałem, młodzieżowcy startują oddzielnie, więc o te punkty, że tak powiem, może być troszeczkę łatwiej, ale też młodzieżowcy mogą wybrać, czy startują z elitą, czy z sobą, więc będzie ciekawie, kto się na tym starcie stanie. No cóż, no Krzysio kontynuuje jedzenie ryżu. No to skończył, ale zostawiłeś trochę. Nie. Klaudia już tutaj wchodzi w rytm startowy. No i zobaczymy, co to będzie. Krzysio dzisiaj w sekcji żywieniowej. Dzień jak co dzień w zasadzie. Wszędzie gdzie jedzenie jest Krzysio. Nie inaczej. Jakie proporcje dzisiaj, na dzisiejszy warun pogodowy? Doskonałe. Ale więcej niż ostatnio, mniej? Na nie oko. Wiem, jak się sypnie. No, jak się sypnie. No i tak to jest. Nie, mam... nie za profesjonalnie, ale stabilnie. Nie mam mowy o przypadkach, jest uliczone. No to dobrze. Co tam? Jak samopoczucie Klaudia przed startem? W porządku, warunki się zmieniły. Widać gołym okiem, aczkolwiek nie wjeżdżałam na rundę, bo przed naszym wyścigiem był wyścig. Teraz już trochę mało czasu, to widzę, że niektórzy jeszcze próbują. No zdecydowanie chyba przyczepność się poprawiła. Ale nie wiem, zobaczymy jak na tych skałkach. Trzeba być otwartym. Tak, ale no dzisiaj zupełnie inny klimat. Zjechało się bardzo dużo ludzi. Chyba nawet kibiców. Więcej teamów. Zobaczymy. No to dobrze. Powodzenia. Dzięki. A to jest maszyna, która mi się najbardziej tutaj podoba. Pojazd organizatora. Pan tutaj jeździ z tym... z grabkami, z różnymi rzeczami, z taśmą, kontroluje trasę przez cały wyścig, taki safety car, no niespotykana rzecz na trasach, ale najważniejsze, że w kasku jeździ. Wyjechaj się tu do prawej. Orlicy wystartowali. Jadą. Dużo orlików, prawie wszyscy się zdecydowali na start we własnej kategorii. Ela, Alex! Są kibice. Jest pięknie. Jelita Kojt na starcie. Op. Klaudia Czabok, wjeżdżajcie zawodniczki na bok. Dawaj, przebijaj się boczkiem.
Klaudia z drobnymi problemami na starcie, troszeczkę poprzeskakiwał jej napęd, chyba jeszcze dodatkowo przez to nie mogła się wpiąć. No ale walczy i wyścig jest długi. Dzisiaj kobiety mają jedno okrążenie więcej niż poprzednim razem, więc przed nimi rozjazdówka plus 6 okrążeń, więc myślę, że to będzie ponad 1,5 godziny ścigania. Więc na spokojnie, no, dobre rozłożenie sił na pewno dzisiaj będzie bardzo ważne, zwłaszcza, że już na poprzednim wyścigu bardzo często zawodniczkom brakowało sił pod koniec ścigania. No cóż, zobaczymy jak to będzie, trzymamy kciuki. No i czołówka Orlików. Runda rozbiegowa, jak widać, raczej ma na celu tylko rozciągnięcie lekkie stawki, ale no, to jest bardzo nerwowo, bardzo duża grupa. Kolejni zaraz dojadą. Z ciekawostek na trzecim miejscu Sasza Chudyma, który zimę spędził w Polsce. Nawet chodzi do tego samego fizjoterapeuty Tomka Słowińskiego. No ale jak widać w formie, chłopak jest, był drugi na środowej jedynce, więc całkiem źle. Tutaj już kobiety. No tutaj odważny atak. Tak jak mówiłem, wyścig jest długi. Nie ma co, jest Klaudia. Bardzo ładnie. Hop Klaudia, hop hop hop, równiutko, bardzo ładnie, super, hop hop hop. Mamy Boliorię. Brawo! Ekaton dodeka, Grigori! Ekaton dodeka! Klaudia chyba na razie 18, jak policzyłem. Ściganie jest tutaj wszędzie, no i to jest najważniejsze, o to chodzi, żeby się ścigać. O, podobno się na wyścigi przyjeżdża. No jest piaskownica, po nocnych opadach piasek twardy, jak widać raczej bez problemów zawodniczki przejeżdżają. Aj, jednak z problemami. No, wykrakałem, no ale nie ma co. Dzieje się dużo, bardzo dużo. Jest i Klaudia. Hop Klaudia, hop hop hop, przechodź tutaj na prostych, bardzo ładnie, wszystko bliziutko, super, hop hop hop. Jest i Krzycho w gotowości. Jest i plakietka, JGG2 Team. Hop, 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 hop. Chodź, podmienimy się. A co oni się tutaj w naszym boksie ustawili? No to jakiś żart. Trzeba będzie na solówę tutaj zaraz kogoś wyzwać. Pięknie, pięknie. No tylko uważaj, żeby się nie naciągnąć. Morda, jestem jak guma. Przekazanie. Dziękuję. Dobra. To idź leżeć. Idę, ale nie długo, bo zaraz trzeba się zbieram. Patrząc po ilości osób w pierwszej grupie Orlików, to albo trasa jest bardzo szybka, albo chłopaki się jeszcze oszczędzają przed jutrzejszym startem. No jest ich ponad 10. To już jest około 20 minut ścigania. Wjeżdżają na bufet. No jest dobry ruch na bufecie, dużo ludzi, dużo się dzieje. Sytuacja jest myślę otwarta, no, moim faworytem jest właśnie Sasza Chudyma, który jest w niesamowitej formie. Z równym ścigał się zawodnikami elity w środę. No ale zobaczymy, no to ściganie, każdy dzień jest inny. Na bufecie zdecydowanie więcej osób. Dzieje się, na pewno dzisiaj nie wygląda to jak ogór, a jak dobre ściganie, a lista startowa jest jeszcze bardziej, że tak powiem, wypełniona dobrymi nazwiskami, dobre ściganie, no jedynie tylko, że miejscówka dosyć specyficzna, no i to, że jednak jutro jest kolejny wyścig. Czy przód? Dobra! Krzysio w nagrodę dostał kontrolę antydopingową. Chcesz wziąć tą kamerę do namiotu? Nie, bez kamery to będzie problematyczne. Dobrze. No to Krzysio się wysika, my się ogarniemy i nagramy jakieś podsumowanie wyścigu. Albo może złapiemy tutaj... Nie widzę. Nie widzę gwiazdy Michała Topora, więc go nie złapiemy. Wewnętrzną. Tak.
jest nasz konkurent z YouTube'a, Michał Topór. Zapowiadaliśmy go wczoraj, nie, w środę, ale jest dzisiaj. Ale zleciało, jakby to było wczoraj. Tak. Michał, powiedz coś dla fanów naszego vloga. Dzisiaj jestem z siebie zadowolony. Masz prawo. Bo objechałem Karola. No dobrze, dobrze. No. Gratuluję. Gratuluję do siebie. No, ostre ściganie, fajnie. No, ale z problemami jakimiś tam widziałem. Z problemami, kurde, zeszło mi powietrze z tyłu i najpierw stwierdziłem, że no schodzi powoli, to tylko dopompuję i że pojadę dalej. A się okazało, że jednak dalej schodziło, no i potem stawałem drugi raz, żeby całe koło zmienić. Także trudno, no tylko jeszcze muszę rozkminić, czy to opona, czy na opasce, no bo wczoraj zmieniałem to szprychę i kurde, tam miałem dziurę i tak zakleiłem to taśmą trochę tak chałupniczą metodą, ale to już ten, się ogarnie przed jutrem. Chyba ci... Ale się jechało się fajnie. No. Chyba ci Grecja weszła z tą chałupniczą naprawą. Tak, no ja się dostosowuję do lokalnego stylu, do lokalnego stylu jazdy samochodem. Ja się szybko asymiluję ogólnie, zauważam. No, jestem już prawie Grekiem. No to... Do zobaczenia w Polsce za półtora tygodnia. No ja nie, ja tutaj to tak do końca marca prawie posiedzę, myślę. Ooo, pięknie. Może ten nowy sad zrobię po drodze, no. No to Michał Topór, najbardziej profesjonalny zawodnik w polskim kolarstwie. Możesz pozdrowić. Eurotrip, tak się żyje za hajs Patronite'a. No to my założymy własnego. No. Polecam. No to do jutra. No, do jutra, siema. Jakaś czasówka tutaj dla młodzieży. Bardzo dużo dzieci. Fajne zawody. Może jakieś kwalifikacje do jutrzejszych wyścigów? Nie mam pojęcia. Jutro się dowiemy. Tutaj się jutro stołujemy. Kiełbaska czy szaszłyki? Jedno i drugie. A na deser... pancake z Nutellą. Ależ to jest impreza, co? Z rozmachem. No, dzisiaj to jest naprawdę pięknie. No, czuję się jak na Pucharze Świata, nie może. To takiego miejsca ci życzę na Pucharze Świata. No kurde. Uważaj tylko na młodych, żeby nie rozjechać. Nie, to młodzi adekcji kolarstwa, trzeba u nich dbać. Powodzonka! Spokojnie, już wracamy do domu po ściganiu. Co największy sukces dzisiaj to Krzysztofa. Krzysztof, nie zakryłem mikrofonu, więc możesz opowiadać. Właśnie chciałem powiedzieć, że humory w ekipie lepsze, ale w zasadzie to chyba tylko moje humory są lepsze. Nie, no Karol też jest bardziej zadowolony. No i przechodząc już do podsumowania, no to niewątpliwie ja dzisiaj pojechałem dobry wyścig. Od startu układało się wszystko tak z grubsza z moim planem. Trzymałem cały czas kontakt w zasadzie jechałem w pierwszej grupie i stopniowo przesuwałem się do przodu w trakcie jak koledzy no tam z tej pierwszej grupy się wykruszali. Dojechałem piąty, w zasadzie przed moment jechałem też czwarty, na pewno ten duńczyk był jakoś tam do powalczenia, no ale mimo wszystko to i tak dobry wynik. Wpadło sporo punktów, bo dzisiaj mieliśmy wyścig HC, więc chyba już można zaryzykować takie stwierdzenie, że warto było tu przyjechać. No i co, jutro ostatni dzień, C1. Mam nadzieję, że nasz background w postaci dwóch przejechanych etapówek zaowocuje i będziemy nieźle wyglądać na tle innych zawodników. Tak, to wydaje mi się, że z grubsza to, co chciałem już przekazać swoim fanom, to przekazałem i chyba głos mogę oddać Klaudii. No, to jeszcze dodam tylko od siebie, że myślę, że warto było tu przyjechać, bo ściganie jest naprawdę zacne, jest z kim rywalizować. Trasa też jest taka, że łatwo jest się zagiąć, powalczyć, podjąć tą rękawicę do walki. To nie jest runda, gdzie każdy jedzie swoje i robią się duże różnice, tylko tak naprawdę tutaj na drugim, trzecim okrążeniu strata, no nie wiem, tak jak moja, 20 zawodnika do pierwszego wynosi 40 sekund, więc jest to na pewno też fajne ściganie i wejście w sezon, no bo
czy mój lepszy wynik, czy Krzysztofa, no to pokazuje, że jednak z wyścigu na wyścig, mimo że dzisiaj stawka była jeszcze lepsza, co prawda nie było orlików, ale nawet w elicie nasze miejsca są lepsze, no to pokazuje to na to, że po prostu jeździmy coraz szybciej i tych wyścigów potrzebujemy. No tak, bo co prawda tych dni startowych w tym sezonie mamy już kilka, no przejechaliśmy Costa Blanca, przejechaliśmy Mediteriana, ale te etapówki no, trochę zrządzą się swoimi prawami, to ściganie wygląda tam trochę inaczej i zarówno ja, jak i Karol pierwszego dnia no, mieliśmy ogromny problem z tym, żeby gdzieś tam u szczytu każdego z podjazdów na jakiejś strąszej ściance no, dołożyć te 700-800 wat przez 2, 3 czy 5 sekund i jakoś się tam tarabanić. No i co? Dzisiaj już było zdecydowanie lepiej, więc ewidentnie brakowało nam trochę szybszego ścigania. Aż strach myśleć, co będzie dalej. No i ten fragment o etapówkach dedykujemy Berniemu, który uznaje, że to nie ma znaczenia, czy to etapówka, czy nie, i że to samo ściganie i to w ogóle no, nie rozumie, czemu my tak się tutaj gorzej czuliśmy. No ale nas puściło, zresztą ekipę Andaluzja też dzisiaj puściło, więc wielkie puszczanie zawodników. Może niewielkie puszczanie, ale puściło wielkich biegaczy z JBG2, o, tak powinniśmy powiedzieć. Warto podkreślić, że nie każdy jest taki potężny jak pan Paweł, więc... No tak, jeśli chodzi o wielkość pana Pawła i jego kolarską karierę i to, co on potrafi na tym rowerze, to no jest to ewenement na skalę co najmniej krajową, jak nie światową. No dobra, Klaudia. A ty jak tam z tą? Właściwie z początku trzeciej rundy rozwaliłam oponę i na szczęście miałam węża, więc coś tam jechałam, ale czekała mnie zmiana koła. Rundę później znowu mnie czekała zmiana koła. No i później już spokojnie, żeby jakieś punkciki zarobić. No nie do końca tak miało być, ale tak bywa w tym sporcie. Ale przyznaj, Klaudia, że jak dostałaś koła No Limit z oponami Schwalbe, no to żarło. Żarło. Bardzo dobrze mi się jechało. Bardzo dziękuję, że mi tutaj koledzy użyczyli swoich kół. O, tego to mogę przejechać. Nie, o. No, gdzie pozdrawia. Nagraliśmy go. Nie, my nie przejeżdżamy konkurencji, jeśli o to chodzi. A ty, Krzycho, chyba... Może jakaś premia wpadnie za tutaj reklamę produktów. Who knows, zobaczymy. No więc Klaudia tak średnio zadowolona. Jaka reklama? Przecież to jest obiektywna ocena, no. Obiektywna ocena. Nie ma co mówić. Jesteśmy zadowoleni, bardzo zadowoleni. A wracając do wyścigu elity mężczyzn, jeszcze od siebie dodam parę słów. No na początku czułem się zdecydowanie lepiej, jechałem dosyć wysoko, nawet gdzieś tam przez pierwsze półtora okrążenia ciągle miałem Krzysztofa na widoku, takie naprawdę jechałem z 5-10 sekund za dużą główną grupą, więc tam miejsca 15-17 się kręciłem. Niestety troszeczkę tempo było dla mnie za mocne, gorzej się poczułem i między nie wiem, 20 a 50 minutą wyścigu naprawdę słabo się czułem. Nie mogłem znaleźć swojego tempa, z drugiej strony chciałem jechać bardzo mocno i trochę wpadłem w taką pętlę samonakręcającego się zmęczenia, czyli chciałem docisnąć, nie mogłem docisnąć, więc chciałem jeszcze bardziej docisnąć. No i tak w kółko, no i w końcu wpadłem na pomysł, że może jednak trzeba chwilę odpuścić i pojechać swoje, no i okazało się to świetną decyzją. Od razu złapałem zdecydowanie lepsze tempo jazdy, zwłaszcza pod górę. I odrobiłem kilka pozycji, no i na końcu właśnie
była walka z Michałem Toporem. Jak wiadomo, walki tutaj narodowe za granicą są najważniejsze i nic się tak nie liczy. Rozpalają wyobraźnię. Dokładnie. I trzeba napisać teraz na Facebooku, że no ja nie napiszę, ale Michał może napisać, że drugi z Polaków. Klaudia może napisać, że pierwsza z Polek, więc to najważniejsze. Krzychu też pierwszy z Polski, więc to są sukcesy na miarę tego wyjazdu, z tego trzeba się cieszyć. No i co jutro? Zobaczymy, co dalej. No ja w zasadzie czuję się teraz bardzo dobrze, więc mam nadzieję, że to samopoczucie dobre zostanie. I co? Jeszcze chcieliśmy chyba Krzychu dodać o tym, że nie umiemy tak szybko zjeżdżać tutaj w tej Grecji, jak nasza konkurencja. Ja nie rozumiem, jak oni tak szybko zjeżdżają. No tak, i to, ale to w zasadzie też może być trochę pokłosie tych etapówek, że mimo wszystko na maratonach, na etapówkach zjeżdża się trochę inaczej, a właśnie tutaj na tym wyścigu to niewątpliwie moim największym problemem było to, że gdzieś tam na tych zjazdach, które trwały dosłownie po 10 sekund, no to zdarzało się, że grupka, w której jechałem, odjeżdżała i musiałem walić lufy pod górę, żeby jakoś to kasować. Więc niewykluczone, że gdybym radził sobie tak dobrze jak inni, to mógłbym przyjechać jeszcze tam trochę wyżej. No ale to chyba jest też kwestią jakiegoś takiego wierzenia się te wyścigi cross country. No. Dokładnie. No, sezon długi, mamy marzec, nie zapominajmy. Więc większość zawodników z Polski ma jeszcze pierwsze starty przed sobą. Zapewne zaczną sezon albo w Langelois, albo na Pucharze Mazowsza, na którym razem z Krzychem się wychowaliśmy i z Klaudią. Więc jeszcze chwila jest. No my już trochę tych dni startowych mamy trochę więcej, ale po prostu to też są takie starty, że one nie są najważniejsze, a wiadomo, że są ważne, zależy nam. To ogólnie jest bardzo spory trip, tutaj wyzwanie tutaj być, ale się cieszymy. No i korzystamy z tego, jak tylko możemy. Progres na zjazdach też jest. Dzisiaj zdecydowanie lepiej mi się zjeżdżało niż ostatnio. Krzychowi zresztą na pewno też. Więc powoli do przodu i jutro ciśniemy ostatni wyścig C1. Pozdrawiamy. I chyba już trzeba kończyć, bo nikt nie będzie w stanie przebrnąć przez te wszystkie teorie, które tutaj wygłosiliśmy. Nie, to są bardzo cenne teorie. To są najcenniejsze teorie w internecie. No dobrze. Zatem to tyle. Dziękujemy. No to aczkolwiek ja jeszcze dzisiaj i zamierzam w ramach vloga zabrać naszych widzów i pokazać absolutny game changer. Nie wiem, czy już wiecie, co mam na myśli, ale to jest coś, co sprawia mnie tutaj w dobry nastrój i szkoda, że dopiero trzeciego czy czwartego dnia pobytu znaleźliśmy to miejsce. No to się jeszcze nie żegnamy. Krzysio zabierze was na ekskluzywną podróż. Domyślam się gdzie, ale nie zdradzam, bo może się okaże, że nie. No i co? Dzisiaj chłodny dzień w Grecji. 15 stopni. Typowe pieski na drodze. No i tym akcentem możemy zakończyć nasz wywód, który trwa już 10 minut. A jeszcze przed nami special, co tam, jakiś premium dodatek od Krzysia dzisiaj jeszcze będzie. Hello. For me brownie. Więc jedną z rzeczy, którą najlepiej będę wspominał z wyjazdu na Salaminę, jest miejscóweczka, dosłownie parę metrów od naszego mieszkanka, w której to znaleźliśmy się całkiem przypadkowo i zamówiliśmy tam lody. No i był to chyba pierwszy raz w życiu, kiedy pozytywnie zaskoczyła mnie wielkość gałki, bo naprawdę ciotka się nie patyczkowała. I zamawiając dwie porcje, byłem dosłownie najedzony. No i tak też się utarło, że jesteśmy tam już trzeci dzień z rzędu, ale jak widać działa, więc trzeba kultywować tą tradycję. Polecam.